I teraz planimetria, i na samym początku jest rozpisane na praktycznie półtorej strony coś, czego większość z Was nie lubi, a mianowicie cechy przystawania i podobieństwa trójkątów. Ja zacznę od tych drugich, czyli od podobieństwa, nie bez powodu, dlatego że to wszystko, co tu jest napisane w karcie wzorów, można mega skrócić i tak trochę może spłycić, ale dzięki temu będziecie ogarniali, co się z tego warto uczyć i co może Wam się przydać na maturze. Patrzcie, z doświadczenia powiem Wam, że jeśli chodzi o podobieństwo, to są tutaj trzy zasady, yy, trzy cechy podobieństwa trójkątów: bok bok bok, bok kąt bok i kąt, kąt, kąt. W praktyce jedyne z czego korzystacie na maturze, to jest praktycznie ta trzecia zasada. I jesteście w stanie w oparciu o to zrobić wszystkie, przynajmniej te, może nie najtrudniejsze zadania. Dlaczego? Dlatego, że tutaj chodzi tylko o to, żeby pokazać, że jakieś trójkąty są podobne i zastosować wtedy tą zależność. Nic więcej Was z tego wszystkiego, co tutaj widzicie, nie interesuje. Bo zadania polegają właśnie najczęściej na tym, żeby pokazać, że wszystkie kąty w tych dwóch trójkątach, które tutaj widzicie, są identyczne i jeśli tutaj te wszystkie kąty będą identyczne, a w zasadzie to możemy to jeszcze bardziej uprościć, bo patrzcie, jak my udowodnimy, że te dwa kąty są identyczne, to nawet tego trzeciego za bardzo nie musimy udowadniać, no bo z sumy miar kątów wynika, że ten trzeci też musi być na bank identyczny. Czyli skoro dwa kąty w trójkącie są takie same, to trzeci musi być taki sam, ok? I wtedy piszecie, że udowodniliście na zasadzie kąt, 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 że te trójkąty, czyli trójkąt ABC jest podobny do trójkąta DEF. W taki sposób się to odbywa w zadaniach. Natomiast później, co z tym zrobić? Stosunek boków. I to jest ta kwintesencja trójkątów podobnych, że my możemy wtedy popatrzeć, ok, no to ten bok, czyli ta podstawa moja tutaj, pozaznaczam wam innymi kolorkami, ta podstawa tutaj odpowiada tej podstawie tutaj. Czyli ja mogę napisać, że AB podzielone przez DE, i teraz właśnie, odpowiada czemu? Biorę jakiś inny, zupełnie dowolny bok, czyli na przykład mogę sobie wziąć ten CB. I stosunek tych dwóch pierwszych boków niebieskich, które napisałem, ma wynosić dokładnie stosunek Cb do FE. O to chodzi w trójkątach podobnych. A w praktyce się to wykorzystuje tak, że macie na przykład podpisane, że ok, no to tutaj jest powiedzmy 10, tutaj jest 5, tutaj będzie, dajmy na to 15, ten bok AB i nie wiemy, ile jest tutaj. I stosujemy wtedy szybką zasadę. No to ok, skoro to są trójkąty podobne, to ja sobie piszę, że 10 przez 5 równa się, i teraz stosunek tych niebieskich, czyli 15 przez x. I wyliczam sobie z proporcji x, czyli mnożę to na krzyż, 10 razy x równa się 5 razy 15, czyli to będzie 75. Dzielę sobie wszystko na 10 obustronnie, żeby do X się dobrać, i wychodzi, że X jest równe 7,5. To oczywiście kalkulator w razie czego Wam pomoże. Natomiast ja wam chcę pokazać samą zasadę działania. O to chodzi w tych trójkątach podobnych. Czyli udowadniamy najpierw, patrząc na kąty najczęściej w większości przypadków, że trójkąty są podobne, a później. Stosujemy tą zasadę, żeby porównać boki i wyliczyć to, czego nam brakuje. Natomiast takim rozszerzeniem troszkę tej, tego podobieństwa trójkątów jest przystawanie trójkątów. I to jest potrzebne wtedy, kiedy wy chcecie udowodnić, że te trójkąty nie tylko, że są podobne, ale że są identycznie takie same, bo trójkąty przystające to są po prostu dwa identycznie takie same trójkąty. I wtedy już nie wystarczy pokazać kąty same, no bo popatrzcie, kąty wszystkie mogą się zgadzać, ale przecież jeszcze nie znamy długości boków. Te trójkąty, mając takie same kąty, mogą mieć na przykład 10 razy albo 50 razy większe boki. Wszystkie, oczywiście. Natomiast w cechach przystawania chodzi nam o to, że my chcemy pokazać, że te trójkąty są identycznie takie same. Czyli wtedy będziemy chcieli na przykład pokazać, że jakieś kąty dwa są takie same i bok pomiędzy tymi kątami jest identyczny. Czyli patrząc na ten rysunek, który mamy u góry, gdybyśmy na przykład wiedzieli, że ten kąt, jest identyczny jak ten kąt, i później udowodnili, że ten kąt jest identyczny jak ten kąt, no to znając ten bok i wiedząc, że on jest taki sam jak ten, to nie ma innej opcji. Te trójkąty dwa muszą być przystające, bo cała reszta też będzie zachowana. Natomiast to, co wam muszę powiedzieć, to to, że cechy przystawania trójkątów wykorzystuje się bardzo, bardzo rzadko na maturze. Więc na tym bym się jakoś specjalnie nie skupiał. I zadanie przykładowe z trójkątów podobnych. Tutaj mamy przedstawione na rysunku trójkąty ABC i PQR. I my już wiemy, że one są podobne, więc niczego tutaj nie musimy udowadniać. Jest pytanie o bok AB tego naszego trójkąta. Więc pamiętajcie tylko o tym, żeby obliczając stosunek boków, pisząc to równanie, które jest tutaj. W karcie wzorów zawarte, żeby odpowiednie sobie boki przyporządkować. I nie jakoś tam na ślepo na oznaczeniach, bo tu mogą być zupełnie różnie te oznaczenia zrobione, tylko nawet sobie jakoś pogróbcie te boki, które sobie odpowiadają. Popatrzcie, zawsze patrzymy pomiędzy kątami. I zadanie przykładowe z trójkątów podobnych. Tutaj mamy przedstawione na rysunku trójkąty ABC i PQR. I my już wiemy, że one są podobne, więc niczego tutaj nie musimy udowadniać. Jest pytanie o bok AB tego naszego trójkąta. Więc pamiętajcie tylko o tym, żeby obliczając stosunek boków. Pisząc to równanie, które jest tutaj w karcie wzorów zawarte, żeby odpowiednie sobie boki przyporządkować. I nie jakoś tam na ślepo na oznaczeniach, bo tu mogą być zupełnie różnie te oznaczenia zrobione, tylko nawet sobie jakoś pogrupcie te boki, które sobie odpowiadają. Popatrzcie, zawsze patrzymy pomiędzy kątami. Więc pierwsza sprawa, ustalamy wszystkie kąty w tych trójkątach. No skoro. skoro... Więc pierwsza sprawa oznaczamy wszystkie kąty w tych trójkątach no i tak, skoro w dużym trójkącie mamy 70 i 62, i to są trójkąty podobne, no to tutaj musi być brakujące 48 stopni. I analogicznie w tym małym trójkąciku, 48 już mamy, 70 mamy, no to tutaj musi być 62 stopnie. I teraz nie patrzcie po kształcie naszego trójkąta. Patrzcie po boku, który leży przy odpowiednich kątach. To jest jedyna taka skuteczna metoda zawsze. Więc między 70 a 48 leży x. Zaznaczmy go jakoś tam. Niebieskim kolorkiem i to samo tutaj, między 70 a 48. Tu będzie nasz bok odpowiadający. Bierzemy sobie teraz inny kolorek i między 70 a 62. I tutaj między 70 a 62 będą dwa boki, które sobie odpowiadają, i dokładnie tak samo możemy zrobić z tym bokiem 62 i 48. I teraz już widać, który bok któremu odpowiada, więc teraz możemy szybko sobie napisać e, stosunki boków. Czyli co trzeba zrobić? No na przykład ten bok x, czyli między 70 a 48, odpowiada bokowi 17, czyli temu niebieskiemu w drugim trójkącie. Równa się. I znowu, teraz możemy sobie na przykład żółte boki przez siebie podzielić, dlatego że do zielonych nie mamy danych. Tutaj nie ma e, żadnych wartości liczbowych, czyli teraz bok z małego trójkąta ten żółty, czyli 9, podzielone przez bok z dużego trójkąta ten żółty, czyli 18. I teraz popatrzcie, zawsze też zwracajcie uwagę na to, żeby dzielić odpowiednie boki przez siebie, żeby to nie było tak, że raz najpierw bierzecie bok z małego trójkąta, a później z, z dużego, bo to nie zadziała wtedy niestety, musi być ta kolejność zachowana. Czyli jeśli tutaj u góry jest bok z małego trójkąta i tutaj z dużego, no to po znaku równości też tu musi być mały trójkąt, duży trójkąt. Skoro mamy takie coś, to możemy sobie już wszystko wyliczyć z proporcji, ale zauważamy, że zanim pomnożymy na krzyż, to patrzcie, tu się ładnie wszystko poskraca, tak żeby było prościej później. I tu będzie 1, a tu będzie dwójka, bo skracamy to przez 9. Czyli tak w sumie możemy napisać, że x17 jest równe 1 druga. Czyli co to oznacza? Na krzyż 2 razy x równa się. 17 razy 1, czyli po prostu 17 i wystarczy przez 2 podzielić obustronnie i wychodzi, że x jest równe 8,5 i mamy od razu odpowiedź, zaznaczamy b. No i dobra, na kolejnej stronie macie mega dużo informacji odnośnie y, trójkątów. To od czego się wszystko zaczyna, to są oznaczenia, jakie są stosowane we wszystkich wzorach na dole na tej stronie, jeśli chodzi o trójkąty. Więc warto sobie to przeczytać i przerobić, żeby później nie było, że tam podstawiliście nie tą wielkość, którą powinniście podstawić, okej. Okay? Te oznaczenia są dość klasyczne i podobne do siebie w stosunku do tych zadań, które się uczyliście robić, dlatego że patrzcie, no mamy jakieś ABC, czyli boki naszego trójkąta, mamy kąty alfa, beta, gamma yy, i to się oznacza naj, najczęściej tak, że kąt alfa leży naprzeciwko boku A. Więc o tym też pamiętajcie. Później mamy informację o obwodzie trójkąta. I tutaj jest napisane coś takiego, co używa się do jednego z wzorów na dole, że 2p jest równe a plus b plus c. Co to jest to małe p? No to małe p w praktyce to jest połowa obwodu, bo gdybyście sobie stronami podzielili na dwa to równanie, to wychodzi, że p jest równe a, dodać b, dodać c. Więc zapamiętujemy nie to, co tutaj jest. Tylko to, co Wam tu napisałem, że małe p to jest połowa obwodu, i teraz mamy jeszcze informację o wysokościach i informacje o tym, że duże r i małe r to jest odpowiednio promień okręgu opisanego i wpisanego w nasz trójkąt. Idąc dalej, mamy twierdzenie sinusów i twierdzenie kosinusów, które nas totalnie nie interesują, w kontekście podstawy oczywiście, i mamy wzory na pole trójkąta, i tutaj to nas już interesuje. Ale tylko kilka z nich. Oczywiście ten pierwszy, bardzo ważny, dlatego, że to jest ten klasyczny wzór na pole trójkąta, podstawa razy wysokość i przez dwa. Drugi wzór też się wykorzystuje, czyli mamy jeden bok razy drugi bok razy sinus kąta pomiędzy nimi. Gdybym wam tu narysował jakiś trójkącik, to chodzi o to, że mamy A, mamy B, i jeśli nie, nie wiecie, ile wynosi wysokość, na przykład opuszczona na którąś z tych podstaw, ale znacie ten kąt to liczycie sobie 1 druga razy a razy B i razy sinus kąta, który tutaj jest podany. W taki sposób można to policzyć. Tego w ogóle bym nie brał pod uwagę, tego w ogóle bym nie brał pod uwagę. Te kolejne dwa wzory, które uwzględniają okrąg opisany, czyli promień okręgu opisanego na trójkącie i promień okręgu wpisanego na trójkącie, na pole, też Was nie interesują na podstawie. Natomiast ten ostatni wzór, w sumie jako ciekawostkę mogę Wam powiedzieć, to jest tak zwany wzór Herona, który możecie zastosować wtedy, kiedy macie wszystkie boki podane i zupełnie nic innego. Jesteście w stanie wtedy policzyć pole trójkąta. Gdzieś może w jakimś dużym zadaniu ktoś sobie zastosuje, ale to. Tak, jak mówię, w ramach ciekawostki na podstawie nie musicie tego ogarniać i umieć. Szczerze mówiąc, jeśli chodzi o trójkąty na podstawie, to większość zadań opiera się na trójkątach prostokątnych, ewentualnie równobocznych, jeśli to nie jest jakieś tam podobieństwo. Także z tymi wzorami, no to tak przez palce, że tak powiem. Zresztą sami widzicie, że bardzo dużo stąd wykreśliliśmy. Natomiast idąc dalej, mamy twierdzenie Pitagorasa: no to oczywiście must have naprawdę, to jest podstawa musicie to mieć i wiedzieć i umieć i rozwiązywać sprawnie wszystkie rzeczy stwierdzenia Pitagorasa oczywiście nie uczcie się nigdy na pamięć czyli nie patrzcie tylko na oznaczenia więc nie ma czegoś takiego, że a kwadrat plus b kwadrat równa się c kwadrat jeśli nie popatrzycie dobrze na oznaczenia dlaczego? a dlatego, że ja mogę tutaj napisać b, tutaj c i tutaj a no i co? i wtedy klops? No nie, wtedy wy macie pamiętać, że Pitagoras to jest jedna przyprostokątna do kwadratu. Przyprostokątne to są oczywiście o te boki, które leżą obok kąta prostego. Tu mam kąt prosty i tu mam przyprostokątne, więc to jest b kwadrat plus c kwadrat równa się a kwadrat w moim przypadku, czyli jedna przyprostokątna plus druga przyprostokątna równa się przeciwprostokątna i w taki sposób, moi drodzy, uczcie się wzorów. A nie jakoś tam sztywno na oznaczeniach, ok? Nie przywiązujemy się do oznaczeń. To wszystko, co macie tutaj na dole, kompletnie bezużyteczne na podstawie, w takich prostszych zadaniach. Jedynie co, to to się kiedyś pojawiło. Wzór, który powiązuje nam wysokość w trójkącie prostokątnym. Narysujmy sobie jeszcze raz trójkącik. Która jest opuszczona ta wysokość z wierzchołka kąta prostego, czyli o gdzieś tutaj sobie idzie pod kątem prostym, oczywiście. I tutaj tworzy nam się wtedy jakieś, no powiedzmy sobie, tu jest to A, D i B. I chodzi nam o to, że ten odcinek razy ten odcinek, czyli tam X razy Y jest równy tej wysokości H podniesionej do kwadratu. U nas to jest opisane H kwadrat równa się AD razy DB. I możemy to dostrzec też tutaj na tym rysunku, tylko wtedy, gdy ten kąt gamma właśnie cały jest prosty, czyli 90 stopni. No to wtedy, wysokość o tutaj opuszczona z wierzchołka kąta prostego dzieli nam tą przeciwprostokątną e, na takie dwa odcinki. Jak my sobie je teraz pomnożymy, czyli ten odcinek razy ten odcinek, no to musimy dostać e, tą wysokość do kwadratu. Cała reszta, no sorry, że Wam tak może rujnuje życie, bo myśleliście, że ta karta wzorów jest taka strasznie obszerna, no ale jak się okazuje, nie jest, bo to jest totalnie niepotrzebne. Idziemy dalej. Mega ważne informacje są odnośnie trójkąta równobocznego, bo to bardzo często pojawia się na maturze. Na przykład zadania w stylu yy, macie podaną wysokość, yy, obliczcie pole trójkąta równobocznego. Bez problemu to robicie, dlatego że są na wszystko wzory. Patrzcie, jak macie wysokość, to znaczy, że znacie to. I jesteście w stanie policzyć to A wtedy, czyli bok naszego trójkąta równobocznego. A jak już macie bok, to wstawiacie go do wzoru na pole i macie policzone pole. Więc te dwa wzorki są mega istotne i też dość ważne są wzory na okręgi opisane na trójkącie równobocznym i wpisane w trójkąt równoboczny. To jest też dość istotne. To by wyglądało w ten sposób, że gdybym ja tutaj taki okrąg koślawy trochę narysował. Powiedzmy, że coś takiego, to tutaj gdzieś jest środek tego okręgu opisanego na trójkącie i jednocześnie mogę sobie narysować drugi okrąg. Tylko najpierw promień wam tu zaznaczę: duże R to jest. Mogę sobie narysować drugi okrąg o taki mały tutaj i to jest okrąg wpisany w mój trójkąt równoboczny. I wtedy tutaj mamy małe R. I to małe r to jest 1 trzecia wysokości, a to duże r to jest 2 trzecie wysokości. Takie rzeczy możecie sobie z tego rysunku zapamiętać. Twierdzenie Thalesa. Kolejna rzecz. Na rysunkach to o wiele ładniej wygląda. Do tego tekstu bym się w ogóle za bardzo nie przywiązywał. E, chodzi o to, że mamy dane dwa odcinki, które są równoległe: AB i CD. Tutaj też AB i CD. I mamy takie dwie proste, które przecinają się tutaj w jednym punkcie: P i P. Są dwa scenariusze: wtedy, kiedy ten punkt P leży z jednej strony obu tych prostych, albo wtedy, kiedy jest pomiędzy nimi, w sensie pomiędzy tymi odcinkami, które przecinają te proste zależność jest prosta PA podzielone przez AC, czyli patrzcie to podzielone przez całość jest równe PB przez BD, czyli na drugim ramieniu krótszy odcinek i znowu przez całość. OK? Dokładnie tak samo to działa w tym scenariuszu kiedy punkt P jest pomiędzy tymi odcinkami, więc mamy PA podzielone przez AC. Czyli przez całość tutaj do końca równa się PB podzielone przez całość o tego. I wtedy znowu, no zawsze jest tak, że mamy jakieś tam wszystkie y, wielkości, wszystkie miary podane, a na przykład brakuje nam gdzieś tutaj jakiegoś xika. I my sobie wszystko podstawiamy, jak leci do tego równania. I gdzieś tam w międzyczasie będzie niewiadoma x i z tego równania za pomocą proporcji musimy to wyliczyć, bo później kolejnym krokiem, jakby przeważnie zawsze, jest zrobienie czegoś takiego. Na krzyż mnożymy, czyli ta proporcja PA razy BD równa się AC razy PB. No bo nam chodzi o to, żeby jakby uciec od tych ułamków, prawda? Żeby zrobić sobie tylko takie mnożenia, wtedy się o wiele łatwiej rozwiązuje. Zadania. Dobra, przechodzimy w końcu do czworokątów, i tutaj nie będę za bardzo dużo omawiał, nie będę się na tym skupiał, bo wiecie, no wzory na pola czworokątów pojawiały się już gdzieś tam od początku szkoły podstawowej. Natomiast to, na czym chciałbym się skupić, to takie wzorki dodatkowe, czyli w trapezie jest klasycznie tak, jak to zawsze było w trapezie, w równoległoboku mamy ciekawą rzecz. I to, na co bym zwrócił uwagę, to ten wzorek. O tutaj. A razy b razy sinus alfa. Tego ostatniego raczej się nie używa, no bo oczywiście pamiętacie, to są zupełnie inne wzory, prawda? Tu są trzy wzory na pole y, równoległoboku. Czyli albo mnożymy sobie podstawa razy wysokość, czyli ten pierwszy wzór, albo mnożymy sobie jeden bok razy drugi i razy sinus kąta pomiędzy nimi. I tutaj bardzo podobnie było w trójkącie, pamiętacie? Tylko tam było jeszcze razy jedna, druga, bo taki trójkąt to jest właśnie połowa równoległoboku. Więc to jest ten nasz drugi wzorek, a ten trzeci dam go z gwiazdką, bo raczej się go nie używa. Więc skupcie się przede wszystkim na tym drugim, żebyście po prostu kojarzyli, że jeśli macie policzyć jakieś pole równoległoboku i nie macie danej wysokości i podstawy, to może warto, jeśli jest dany kąt, zapoznać się z tym drugim wzorem i z niego wszystko policzyć o wiele szybciej i prościej. Idąc dalej, mamy rąb i w rąbie mamy dość podobnie, dlatego że znów mamy. No romb to jest taki równoległobok, więc a razy h możemy policzyć, możemy policzyć jedna, druga razy przekątne, razy siebie pomnożyć, a możemy też policzyć jeden bok, razy drugi bok, razy sinus kąta pomiędzy nimi. Czyli to jest dokładnie ten sam wzór, który przed chwilą omówiłem w równoległoboku, z tym, że tutaj, skoro dwa boki są identyczne, no to nie, nie napiszemy A razy B, bo tu nie ma żadnego B. Tu jest A i A i wszędzie jest to A dookoła, więc jest A kwadrat, czyli tak jakby A razy A razy sinus tego kąta alfa. Deltoid raczej się nie pojawia na maturze podstawowej, natomiast wzorek jest dokładnie taki sam, jak w rąbie, czyli jedna druga razy. Przekątne razy siebie. I to wszystko. Dalej mamy wzór na pole koła i wycinek koła. To jest już dość ważne, żeby umieć to stosować. To, co mi się kojarzy od razu z tymi wzorami, to to, że tutaj występuje jakieś pi, prawda? Każdy wie albo większość wie, że Pi to jest w okolicach 3,14 coś, ale jedna kluczowa sprawa. Nigdy, ale to nigdy, nie usuwajcie Pi z zadania, czyli nie zamieniajcie tego na liczbę, jeśli wam wprost nie powiedzą, że trzeba. Bo nie wolno tego robić, bo to jest jakieś przybliżenie, a nie konkretna wartość. Ja wiem, że większość z Was nie lubi działać na symbolach, a woli na liczbach, ale nie zamieniajcie, jeśli wyjdzie Wam na przykład pole równe, dajmy na to 9pi cm2, nie zamieniajcie tego na 9 razy 3,14 i nie wyliczajcie, ok? Zostawcie to w takiej postaci. To już jest dobra postać odpowiedzi. Mamy tutaj wzory na pole koła i na obwód koła. Pole to jest pi r kwadrat, czyli promień do kwadratu razy pi właśnie, a obwód to jest dwa razy promień i jeszcze razy pi. I teraz gdybyśmy chcieli policzyć sobie tylko część albo tego pola, albo część obwodu właśnie, czyli tak zwaną długość, długość łuku, tak to się nazywa. Długość łuku to jest, popatrzcie. 2πr, czyli ten sam wzór, co na obwód koła, tylko pomnożony razy jakiś taki dziwny ułamek. Co ten dziwny ułamek oznacza? Ten dziwny ułamek oznacza, z jaką częścią koła mamy do czynienia. Czytam z jaką częścią okręgu. No bo patrzcie, mamy alfa podzielone przez 360 stopni. Dlaczego? Dlatego, moi drodzy, że 360 stopni to jest dookoła. Pełny obrót to jest 360 stopni. I jak ja sobie podzielę teraz, jaką częścią tego mojego pełnego obrotu 360 stopni jest ten mój kąt alfa, no to ja dostanę ułamek, jaką częścią całego koła jest ten wycinek. Prawda? Czyli na przykład załóżmy, gdybym miał 90 stopni to alfa podzielone przez 360 stopni, no to po skróceniu 0 mi się skracają. 9 i 36 skraca się przez 9. To tu jest 1, a 36 na 9 jest 4. Patrzcie, wychodzi 1 czwarta. I czy to ma sens? No oczywiście, że tak, bo gdybyśmy narysowali sobie, o powiedzmy, że tutaj pokażę, ciach i ciach, kąt prosty, 90 stopni, no to przecież to jest 1 czwarta okręgu. I właśnie to wyszło. Z podzielenia 90 na 360 stopni. Czyli pokazujemy, jaką częścią koła okręgu jest ten wycinek, który mamy znaleźć i albo chcemy policzyć pole tego wycinka, czyli pi r kwadrat i razy właśnie ten ułamek, albo chcemy policzyć długość łuku, to wtedy obwód 2 pi r razy ten ułamek. No, i tutaj dotrwaliśmy do dość prostej, ale bardzo ważnej kwestii odnośnie planimetrii na maturze podstawowej, kąty w okręgu. Tłumaczę to dokładnie tutaj, można się zapoznać. Natomiast chodzi nam o to głównie, że wyróżniamy takie dwa specyficzne yy, kąty: kąt środkowy i kąt wpisany w okrąg. One są bardzo ważne z tego powodu, że kąt środkowy oparty na tym samym łuku jest zawsze dwa razy większy od wpisanego. O czym ja tu mówię w ogóle? Patrzcie, mamy jakiś Łuk AB. On jest tutaj zaznaczony. Jeśli od tego punktu A poprowadzę sobie promień do mojego środka okręgu i od punktu B zrobię tak samo, czyli z początku i z końca tego łuku, to wtedy co się okaże, że stworzył nam się tutaj jakiś kąt. I ten kąt to jest właśnie kąt środkowy. Natomiast kąt wpisany to byłby z tego samego łuku, zaznaczę to innym kolorkiem, tylko dociągnięty do końca. Czyli do jakiegoś punktu na obwodzie okręgu. Czyli popatrzcie, o tutaj, na przykład, to jest kąt wpisany. Ciach i ciach. Czyli od A do jakiegoś dowolnego punktu i od tego punktu do B. I wtedy ten kąt nazywa się kątem wpisanym. I zależność jest taka, że środkowy, oparty na tym samym łuku, jest zawsze dwa razy większy od wpisanego. Druga sprawa bardzo ważna jest taka, że tych kątów wpisanych możemy nieskończenie wiele pokazać. I wszystkie będą miały dokładnie tą samą miarę, jeśli będą startować z tego samego łuku, czyli będą oparte na tym samym łuku. I tu mamy zaznaczone kolejne takie kąty. Patrzcie tutaj. Idziemy od A do jakiegoś innego punktu, i później wracamy tutaj z powrotem do B. I to też jest kąt wpisany i też jest zaznaczona alfa, bo jest identyczny, bo jest oparty na tym samym łuku, okej. Okay? I bardzo często zadania z planimetrii te zamknięte polegają na tym, że coś tam. Tam trzeba dorysować w tym okręgu, coś tam trzeba znaleźć, tak, żeby pokazać sobie i porównać kąt środkowy z wpisanym, i wtedy liczymy po kolei ładnie te wszystkie y, kąty w okręgu. Ok? Na tym to polega. Ostatnia rzecz, która mi się kojarzy od razu z tymi kątami w okręgu, której tutaj nie ma, y, też Wam tutaj narysuję. Gdyby był okrąg i gdyby tu był środek okręgu, i tutaj, gdyby była średnica tego okręgu od jakiegoś punktu do jakiegoś punktu, i znajdziemy dowolny inny punkt na okręgu, połączymy teraz te trzy punkty, to tworzy nam się, moi drodzy trójkąt. I to nie byle jaki trójkąt, bo się tworzy trójkąt prostokątny. I to sobie zapamiętajcie, bo czasem się to używa w zadaniach. E, czyli o co chodzi? Chodzi o to, że jak tutaj mamy średnicę, jeśli na tej średnicy oparty jest jakiś trójkąt, gdzie wszystkie jakby wierzchołki leżą na okręgu, czyli jest to trójkąt wpisany w ten okrąg, to na bank tutaj musi być kąt prosty. Jeśli przeciwprostokątna, czyli ten jeden bok jest średnicą, to tu musi być kąt prosty 90 stopni. O tym pamiętajcie. Kolejne zadanie, które z powodzeniem jesteśmy w stanie rozwiązać z użyciem karty wzorów i niczego więcej, punkty ABCD leżą na okręgu ośrodku S. Mamy to wszystko na rysunku i mamy odszukać miarę kąta BDC. Kąt BDC, czyli ten, który tutaj jest zaznaczony pytajnikiem na rysunku, co mamy z tym zrobić? No, spójrzcie, ten kąt BDC, czym on jest? Możemy uznać, że jest na przykład jakimś kątem wpisanym, opartym na takim łuku CB. Tylko, że my nie mamy na przykład kąta środkowego opartego na tym samym łuku. Ten kąt musiałby wyglądać tak, czyli odrzucamy tą opcję, nie będziemy szli w tą stronę. Co jeszcze wiemy o tym kącie BDC? No wiemy, że zaraz obok niego leży kąt yy, oznaczony jako 27 stopni i te dwa kąty łącznie tworzą kąt ADC. No to może w tą stronę trzeba będzie pójść. Ok, w takim razie zmazujemy ten łuk i spróbujemy oprzeć się na tym kącie ADC. Wtedy cały ten kąt, gdybyśmy w jakiś sposób odszukali, to odejmujemy od tego 27 stopni i jesteśmy w domu. No to ok, skoro wiecie już, że o ten kąt chodzi, no to teraz zaznaczmy sobie ten kąt ładnie, narysujmy tutaj łuk, żeby dobrze go widzieć. I co to jest za kąt? No to jest kąt ADC oparty na łuku AC, bo tutaj się zaczyna. Jedno ramię wychodzi, a tutaj się kończy, i to jest kąt wpisany, bo sięga do jakiegoś punktu na okręgu. I teraz, jeśli tak, to szukajmy kąta środkowego, opartego na dokładnie tym samym łuku. No i przecież to jest tutaj. To jest ten kąt, który mamy podany 118 stopni. Skoro tak, to znaczy, że ten cały kąt ADC musi mieć dwa razy mniej. Bo pamiętacie, kąty wpisane działały tak, że były dwa razy mniejsze od kątów środkowych opartych na tym samym łuku. Gdyby ktoś tego nie pamiętał, to tutaj właśnie pojawia się zadanie, w którym tłumaczę dokładnie, o co chodzi z kątami wpisanymi i środkowymi w okręgu. Więc ten kąt ADC to jest 118 stopni podzielone na 2, czyli to będzie 59 stopni, i skoro tak, to kąt BDC, miara kąta BDC. To będzie 59 stopni minus 27 stopni, czyli ten mały kącik tutaj, a to jest równe 32 stopnie. I zaznaczamy sobie odpowiedź D. Twierdzenie o kącie między styczną i cięciwą. Jako ciekawostkę możemy sobie o tym powiedzieć, natomiast jesteście w stanie rozwiązać wszystkie zadania matury podstawowej bez tego, szczerze mówiąc. Tutaj chodzi o to, że jeśli mamy jakąś styczną poprowadzoną do okręgu, i od razu Wam powiem, że jeśli to jest styczna, i to już zapamiętajcie, bo to akurat jest bardzo ważne: jeśli to jest styczna, to do promienia ona jest zawsze pod kątem prostym nachylona. Okay? Do promienia poprowadzanego w tym punkcie styczności, oczywiście. I teraz chodzi w tym twierdzeniu o to, że jeśli stworzył nam się tutaj taki kąt CAB, czyli chodzi nam o ten kąt, to on jest zawsze dwa razy mniejszy od kąta AOB. Czyli od takiego kąta środkowego, który jest oparty na tej cięciwie, właśnie, o tutaj, i na promieniach poprowadzonych od początku do końca tej cięciwy. Dokładnie to samo jest na rysunku drugim, tylko jakby sytuacja odwrócona, że tutaj mamy te kąty większe, ten kąt CAB jest rozwarty. Natomiast o to samo chodzi. Ale, tak jak mówię, to tylko w ramach takiej ciekawostki powiedzmy sobie, że z gwiazdką. Idąc dalej, zobaczycie twierdzenia o odcinkach stycznych. Bardzo prosta sprawa, chociaż bardzo rzadko używana, szczerze mówiąc, też na maturze. Chodzi nam o to, że jeśli dwie styczne przecinają się w jakimś punkcie P, no to wtedy zawsze ta odległość od tego punktu P do jednego punktu styczności i odległość do drugiego punktu styczności będzie dokładnie taka sama, czyli PA równa się PB w naszym przypadku przy tych oznaczeniach. Twierdzenie o odcinkach siecznej i stycznej to już troszeczkę bardziej skomplikowane, natomiast zasada działania podobna, tylko tutaj nie mamy dwóch stycznych przeciętych w jednym punkcie, tylko mamy jedną styczną i drugą sieczną, tak zwaną, czyli prostą czy tam półprostą, która się Przecina dokładnie w dwóch punktach z naszym okręgiem, czyli w punkcie a i w punkcie b. Zależność wtedy jest taka, że jak pomnożymy sobie cały ten długi odcinek, czyli pa, razy pb, czyli tutaj, to mamy dostać pc do kwadratu. I teraz no, znowu, bardzo podobnie jak w twierdzeniu Thalesa, po prostu sytuacja będzie taka, że na przykład będzie napisane tutaj 5, tutaj 6, i tutaj jakiś x i oblicz cięciwe tego okręgu cięciwe AB. No i trzeba będzie wprowadzić sobie te dane, czyli Pa, co to będzie? No to będzie 5, czyli od PB plus jeszcze ten x, czyli nasze Pa wynosi wtedy 5 plus x, nasze PB wynosi 5 i nasze PC wynosi 6. I teraz wystarczy podstawić te wszystkie dane do naszego twierdzenia, które tutaj mamy i sobie wyliczyć, czyli mielibyśmy 5 plus x razy 5 równa się 6 do kwadratu. Czyli co dostajemy? 5 razy 5 jest 25, x razy 5 to jest plus 5x równa się 36. Odejmujemy obustronnie 25, żeby się tego pozbyć. Zostaje nam 5x z lewej strony, a z prawej strony 36 minus 25 to jest 11. I dzieląc wszystko przez 5, tak, żeby się do X -a dobrać, dostajemy 11 piątych, czyli możemy napisać 2 i 1 piąta. To tak na szybko policzyłem, natomiast e, nie musicie za tym e, nadążać, że tak powiem. Kalkulator wam dużo pomoże w takim przypadku. E, natomiast chciałem wam pokazać tylko to, w jakich zadaniach jak możemy wykorzystywać tego typu twierdzenia, czyli po prostu, gdzieś jest niewiadoma ukryta, i szukamy, budując to równanie stwierdzenia o odcinkach siecznej i stycznej, e, szukamy sobie tej naszej niewiadomej. Z tych rzeczy, które teraz zobaczycie, raczej się nie korzysta, już na pewno nie w jakichś małych zadaniach zamkniętych. Natomiast jest to na tyle proste, że mogę wam powiedzieć, może akurat gdzieś sobie tego użyjecie w większych zadaniach z planimetrii. Chodzi o to, że jeśli okrąg mamy opisany na czworokącie, to wtedy musi on spełniać takie zależności, że suma tych kątów, które są naprzeciwko siebie, czyli alfa i gamma, oraz beta i delta muszą dawać 180 stopni, czyli alfa plus gamma to jest 180, beta plus delta to też jest 180, taka jest zależność, a druga zależność na okrąg wpisany w czworokąt tym razem. I tutaj chodzi nam z kolei o to, że suma boków, które leżą naprzeciwko siebie, czyli A. I C, i tak samo B i D musi być dokładnie taka sama. Czyli jak dodamy A plus C, to ma nam wyjść dokładnie to samo co B plus D. Ale tak jak mówię, no takich rzeczy nie ma raczej w prostych zadaniach na maturze. Dokopaliśmy się moi drodzy do stereometrii. Pierwsze co widzimy, jakieś twierdzenie o trzech prostych prostopadłych. Olejcie to w ogóle. Nie ma tego, nigdy w życiu nie użyłem tego na podstawie. Także nawet nie zwracajcie na to uwagi. Idziemy dalej, od razu. I mamy tutaj y, od razu wszystkie nasze figury przestrzenne, zaczynając od prostopadłościanu. To, czego tutaj nie ma, to nie ma sześcianu. Ja wam od razu o sześcianie powiem jedną rzecz, y, bo to jest w sumie dość ważne. Na szybko taki sobie sześcianik narysuję, trochę koślawy, ale tylko, żeby wam pokazać y, jedną sprawę. Jak mamy sześcian, to y, bardzo często wykorzystuje się zadania y, z y, przekątną sześcianu. I wtedy możecie sobie zapisać taki wzór i zapamiętać, że przekątna sześcianu, czyli stąd dotąd po przekątnej, to jest a pierwiastek z trzech. I jak to wiecie, to jest o wiele łatwiej. Przy kwadracie też nie mieliśmy takiej informacji, ale też od razu wam tu zapiszę. No bo sześcian to jest taki twór, gdzie mamy wszystkie boki, wszystkie krawędzie, wszystkie ściany identyczne, bo to jest taka kostka Rubika, powiedzmy sobie. I teraz małe d, czyli przekątna kwadratu z kolei, który znajduje się tutaj w podstawie, to jest a pierwiastek z dwóch. I tego też nie było tam wcześniej w planimetrii, więc dwa te wzorki Polecam bardzo gorąco, żeby sobie zapamiętać i można stosować na maturze, wtedy o wiele szybciej się liczy, dobra? Bo gdybyście tego nie zrobili, to musicie robić stwierdzenia Pitagorasa. Czyli tutaj jest kąt prosty, tu mamy jakieś a, tu mamy jakieś a. I komu się chce, to teraz sobie stwierdzenia Pitagorasa wyliczcie d, małe d, a później dokładnie tak samo, mając tutaj jeszcze a, wyliczcie sobie duże d, czyli ten żółty odcinek. I zobaczycie ile Wam wyjdzie. To będzie właśnie a pierwiastek z dwóch i a pierwiastek z trzech. Natomiast poza tym to nie za bardzo jest tu szczerze mówiąc co omawiać, no bo tak. Yy, objętości naszego sześcianu to jest A do potęgi trzeciej. Czyli mnożymy każdy bok razy siebie. Pole powierzchni całkowitej, czyli jakieś tam P naszego sześcianu, to z czego on się składa? No z sześciu ścian, a każda ściana jest kwadratem. Czyli 6 a kwadrat to będzie pole powierzchni całkowitej. Także tutaj macie taki dodatek yy, na sześcian, a kolejne rzeczy to są prostopadłościany. Prostopadłościan też macie wzór na objętość, na pole całkowite i tak będzie w każdej figurze. Jak mamy zwykły graniastosłup, gdzie nie wiemy w zasadzie dokładnie co jest w podstawie albo w podstawie jest jakaś inna figura, to po prostu zasada jest taka, że mnożymy sobie, żeby objętość dostać, mnożymy pole podstawy razy wysokość tego naszego grania graniastosłupa. Natomiast pole powierzchni jakiejś tam całkowitej graniastosłupa, to będzie zawsze dwa razy pole podstawy i do tego dorzucamy jeszcze pole boczne. A pole boczne, no to znowu. Musicie popatrzeć jakie są te ściany boczne i wtedy wyliczacie sobie i dodajecie jedno do drugiego. Tutaj szczerze mówiąc, w tym wzorze jest to tak troszkę dziwnie rozpisane, bo popatrzcie co tutaj mamy. Pole boczne równa się 2 razy małe P i razy wysokość. 2P to jest napisane tutaj na dole obwód podstawy grania stosłupa, czyli musielibyśmy te boki wszystkie do siebie po kolei dodać. I pomnożyć razy 2, wtedy dostalibyśmy 2p. I jak pomnożymy to razy wysokość, to mamy pole boczne policzone. Tylko to jest tak trochę na ślepo, szczerze mówiąc. Ja bym tutaj rekomendował zawsze, no skoro widzimy, że te pola ścian bocznych składają się, w sensie są. Prostokątami, no to ja bym szczerze mówiąc, poszedł w tą stronę, że gdybym wiedział, ile wynosi każdy z tych odcinków, na przykład 3, 4, 2 i tak dalej, to ja bym sobie mnożył i liczył pola poszczególnych ścian. Czyli gdybym miał wysokość, no tak strzelam, na przykład niech wysokość będzie 5 równa. No to tutaj pole tej ściany to będzie 3 razy 5, bo to jest prostokąt. Pole tej ściany bocznej to będzie 2 razy 5. Pole tej ściany bocznej to będzie 4 razy 5 i tak dalej. Możecie w ten sposób też liczyć jak najbardziej. Chyba, że odpowiada Wam ten wzór, no to spoko, to wtedy stosujecie. Czyli liczymy sobie obwód, mnożymy razy 2 i wtedy razy wysokość. Przy ostrosupach wszystko jest bardzo podobne w stosunku do tego, co było przed chwilą, z tym, że objętość, jak liczymy, to różni się tym od grania stosupa, że tu jest jeszcze ta 1 trzecia. To wynika stąd, że nie idziemy do góry tak prostopadle, tylko ścinamy naszą figurę. Popatrzcie do takiego jednego punktu, i wtedy objętość jest trzy razy mniejsza. Z racji tego, że brył obrotowych nie ma w tym roku na maturze jeszcze, no to nie będziemy się na tym skupiać. Tutaj mamy też podane tylko wzory na objętość, na pole całkowite i pole boczne, zarówno przy walcu, jak i przy stożku, jak i przy kuli, więc bez problemu możemy sobie podstawiać wszystkie dane i ze wzorów wszystko wyliczać.